Przyznam się szczerze, że jestem w tej chwili troszkę na etapie takich przemian, jeśli chodzi o moje malarstwo, ponieważ moja twórczość zatoczyła to trochę koło, można powiedzieć, i wracam do źródeł, czyli do malarstwa baśniowego właśnie, na granicy snu i jawy. Także troszkę, na jakiś czas będę chciał odpocząć troszkę od tej natury. Powiem tak, że przez ostatnie ponad 20 lat już się sporo wypowiedziałem na płótnie, jeśli chodzi o pejzaż, i ostatnio staram się podejmować inne wyzwania. Ja sobie wyszedłem z takiego założenia, że jako że fundacja w pierwotnym swoim założeniu miała się zajmować dziećmi, więc pomyślałem, że temat zrobię też taki bardziej dla młodszych widzów, a nie dla tych starszych. A jako że ja się, czy mało kto wie, zajmowałem w młodości, dalej się czuję młody, ale zajmowałem się rysunkiem satyrycznym, zaczynałem w piśmie Dobry Humor Rysunki u Szczepana Sadurskiego jeszcze w szkole średniej jako nastolatek. I pomyślałem, że warto by tutaj wrócić do takich właśnie tematów, jak mówię, luźniejszych, troszkę humorystycznych. I przygotowałem coś takiego właśnie. Jest taka nuta tajemniczości, tak? Jak ta walizka u Quentina Tarantino, tak? Samuel Jackson z Travoltą i też nie wiadomo, co tam było. Tak, no chciałem tutaj zostawić taką nutę też tajemnicy. Wiadomo, że w bajkach zawsze się pojawia motyw jakiegoś skarbu, prawda? Także pomyślałem, że to może być dobre.